słyszycie cykadę? Właśnie przestała cykać. No, jesteśmy na kempingu La Plage et Bord de Mer, czyli kempingu, którego nazwy nie za bardzo Maciek potrafi wymówić, co? No idźcie. Wczoraj nie byliśmy oczywiście. Tak, wczoraj też byliśmy. Nic nie nagrywałeś. Nie, nie, nie. W życiu. Powiem wam, że bardzo mi się podoba roślinność na tym kempingu. Są palmy, oleandry, jakieś takie pinie, tutaj jest platan. No, jest fajnie. Napitalają, zobaczcie, takimi meleksami. O, co chwilę ktoś jedzie. W ten sposób z obsługi. Domki mobilne, zobaczcie, są zmieszane tak naprawdę z parcelami, na których stoją ludzie. To też jest ciekawe rozwiązanie, bo zwykle jest tak, że tu są domki mobilne, a tam są parcele. A tutaj jest tak, no my jesteśmy tu rozstawieni. Dzisiejszy dzień będzie bardzo lightowy i chilloutowy. Właściwie to chill trwa cały dzień. A ja tutaj nagotowałem rosołu, no troszkę mętny wyszedł, no bo wiecie, rosół powinno się długo gotować na małym gazie. Ciężko jest, mniejszy było ozdobić gaz. Mam inny problem, słuchajcie, lodówka mi nie za bardzo chce działać. Teraz nie wiem, jak ja ten rosół przechowam tak naprawdę. Nie wiem, co z tą lodówką, zobaczę, może coś się da wyczyścić. Młodzież była na basenie i podobno na basenie jest po prostu masakryczna ilość ludzi. Także ja zaraz też pójdę i zobaczę. Na basenie ciągle tyle osób, ile znana, a my idziemy się wykąpiemy. Jeszcze jeśli chodzi o basen, to po pierwsze tak, nie chciałem za bardzo nagrywać na tym basenie, no bo wiecie, no ludzie nie lubią być nagrywani, tu dzieci są i tak dalej, przychodzi jakiś facet, nagrywa. To jest trochę głupie, także tych zdjęć, ujęć z basenu jest niewiele. Basen jest naprawdę fajny, ale ma jedną wadę. Facet Maćkowi zwrócił uwagę, że wszedł w takich spodenkach do kolan. Nie wolno wchodzić w spodenkach do kolan. No Włosi mają swojego hopla na punkcie tych czepków. Na tych basenach, na kempingach we Włoszech zwykle czepki chcą mieć, a Francuzi na punkcie spodenek, żeby były obcisłe, a nie luźne. No to... No i pan mnie wziął ten i zaczął mi mówić no coś tam, nie? I mam takie, co to jest za słowo? Nigdy nie słyszałem tego słowa, nie? No coś na pej. Nie słyszałem. No coś po francusku, tak? Bo oni mówią no, takie no. Myślę tam, what? Słyszałem trzy razy, jak to mówi. W końcu się wkurza i każe mi przejść przed ten. Pokazuje mi... Na obrazku taką... Maćkowi pokazał. No, że ten. I pokazał mi ogólnie po angielsku, co pokazałem. Bo się zebrał English, a potem gdzie jest. No i Maciek Maćkowi zepsuł humor już od razu. Tak, także generalnie to wyjście na basen to nie było takie zbyt udane. Ale ten tu nawet nie chciał wyjść z tego basenu. A ja też miałem takie gadki, tak, też miałem takie gadki. I już chciałem się tak zaproszyć i powiedzieć, no nie, no co tu. Ja tutaj co, ja nie wejdę, ja? Mi nie pozwolicie? No, dobra, posiedzieliśmy chwilę jeszcze w tej wodzie i wyszliśmy już. Zobaczcie na to auto z przodu, co mu leci z rury wydechowej. I powiem wam tak, jesteśmy we Francji. W kraju, który ciśnie na ekologię, super samochody ekologiczne i tak dalej. A po prostu, ja nie wiem, dawno w Polsce nie widziałem takiego po prostu dymiącego gościa jak ten. Tutaj przyjeżdżamy, a tu takie monster trucki. Jestem tutaj na stacji takiej Carrefour Express i zatankowałem i to jest trochę nie fair, oni blokują 200 euro, słuchajcie, za jedno tankowanie na takiej karcie i to na kilka dni. To jest po prostu no, masakra, to jest taki proceder, który ja się dziwię, że w ogóle w Europie jeszcze jest dopuszczalny, że coś takiego robią. No ale taka jest rzeczywistość, tak to we Francji wygląda. Idziemy z Maćkiem do Carrefoura teraz. Bo wiecie co, no, tych ganków nie wziąłem, no, muszę kupić, kurczę. Bo ciężko jest z jednym gałkiem. Szukałem takiego jakiegoś lekkiego piwa i tutaj się okazało, że wszystkie piwa są jakieś naprawdę ciężkie. 7, 8, 10% słuchajcie. Także te francuskie piwa no, naprawdę mnie zdziwiły. No, chyba znalazłem 4,9 takie najlżejsze piwo. Także no, ale Francja to nie jest piwny region. No pamiętacie ile wczoraj było ludzi na plaży? To zobaczcie ile dzisiaj jest. Jak w Polsce jest ten parawaning, to tutaj jest parasoling. Zobaczcie, wszyscy mają kolorowe parasole. Robię drugie danie. Zobaczcie, jak mi olej spłynął. A przypomnę wam, na poprzednim odcinku poziomica pokazywała mi w telefonie 0%. Więc wydawało się, że jest dobrze wypoziomowany. Nagram wam jeszcze tutaj takie miejsce. Zobaczcie, tu jest się pierze, a tu się zmywa naczynia. Słuchajcie, woda jest ciepła, ale tutaj trzeba tak sobie kolankiem trzymać. Wtedy leci woda, jak puścicie,
No, no za chwilę przestaje lecieć. Bloksa internet też elegancki, naprawdę taka ładna wysepka tutaj z nosinkami. Te kabiny są bardzo funkcjonalne, ale toalety jak to we Francji bez desek zwykle są. W kabinach jest wszystko co potrzeba. Tak, nie klapie się, są kółeczki, są wieszaczki. Naprawdę jest ładnie, jest fajnie. A teraz idziemy do miejscowości Cap d'Agde. No i opowiem zaraz wam coś więcej o tej miejscowości, ale jest już późno, także będziemy na, właściwie już wieczorem późno. Dojechaliśmy tutaj i już nas wita jakieś wielkie kasyno, jakieś, słuchajcie, neon, Cap d'Agde, tam witamy i tak dalej. Był tak wielki, nie zdążyłem kamerę wyciągnąć, żeby go nagrać. Wjazd na parkingi się okazuje, słuchajcie, po 2000 miejsc parkingowych, na tych parkingach jest wolnych i tych parkingów jest multum. Więc powiem wam szczerze, że już na dzień dobry, jeszcze nie zaparkowałem, ale już jest drobny szok. Tak naprawdę ja nie słyszałem o tej miejscowości, ją po prostu teraz odkrywam tu razem z wami. I wyczytałem, że tutaj kiedyś po prostu w latach, nie wiem, jakieś 50 lat temu, no zrobił się taki kurort naturystyczny. A w tej chwili to podobno jest największy burdel w Europie, jeśli chodzi o burdele na świeżym powietrzu. I te całe tutaj naturystyczne centrum, to oni tutaj mają sklepy naturystyczne. Tam normalnie po prostu wielki jest taki hotel. My tam nie pójdziemy do tych naturystycznych centrów, bo ja oczywiście nie będę się rozbierał i nie będę tak. A po drugie nie można tam i tak ja nagrywać. Nie chcę, ani... Czekaj. Ja nie chcę widzieć. Chciałem powiedzieć, że tam nie można nagrywać, ani fotografować, więc no bez sensu nawet, i tak wam tego nie pokażę. Natomiast mogę opowiedzieć wam o tym miejscu. No i to miejsce tak naprawdę no słynie z tego po prostu, że tutaj się spotykają ludzie, jacyś swingersi, są jakieś hotele, które wynajmują po prostu na godziny. I no i co, zaparkowałem na takim parkingu, szlaban mi się otworzył, idę teraz sprawdzić, o co chodzi, bo biletu nie mam i teraz się nagle okaże, że nie wyjadę. Tu macie taki napis Ticketless Access License Plate Recognition, czyli rozpoznaje waszą po prostu tablicę rejestracyjną i nie musicie tutaj kupować biletów. Natomiast wytłumaczcie mi, po co są w takim razie tutaj te kasy i ci ludzie, co stali tutaj do tej kasy. A. Coś tłumaczą, ale ja nie rozumiem po francusku. Tutaj się wpisuje numer rejestracyjny i w ten sposób się kasuje. Ale powiem wam tak, ja kurczę, to jest nowe auto, ja nie pamiętam swojego numeru rejestracyjnego. Będę musiał najpierw do niego pójść i zobaczyć numer rejestracyjny. To się też nie wiem dziś. Bo no teraz to tak. To ma chyba nowy, nie? To Cap d'Agde ma taką część wydzieloną, tą naturystyczną. Tam w ogóle jest wstęp płatny. A my dotarliśmy do tej części jakby no do tego portu. On jest podobno bardzo duży. No ale spróbujemy go tutaj z wami odkryć. Zobaczcie, jakie tu jest koło młyńskie. Maciek, co chcesz? Chcę nie wejść, bo było trochę stresujące, więc chcemy teraz... Się rozluźnić, tak. Stresujący. I w ogóle te klucze przyczepy zgubiliśmy. Dobrze, że mam zapasowy. Także chcemy się rozluźnić. Tłumy tutaj są. Czyli macie no knajpy, sklepiki, port. No, tętni życie. I my chcemy wejść właśnie na to koło młyńskie. Zobaczymy, bilety są 7 euro, 7 euro i 5 euro będą nas kosztowały. Kurczę, drogo, ale powiem wam szczerze, no ja nie jechałem nigdy na takim wielkim, więc jest takie bardzo kuszące dla nas. Stoimy już w kolejce. Okazało się, że jednak Maciek nie płaci też 7 euro, jest dorosły. Jak się czujesz jako dorosły? No jakby nie mam różnicy. Dobra, chodzimy, ale wiedzę la Luzia, pan powiedział do nas. No, a nie wiem co to znaczy, ale jej, to się kołysze. Dobra. Siadajcie. Rusza się. Jejku, jak blisko. Czemu nie? No tak, tak weszło. Dobra, no weź siedzimy na dole i się kołyszemy. Cześć, ty. O, dobra. Obok, no i właśnie będziemy teraz idziemy sobie na kole, moi sobie oglądają, Maciek, Maciek. No i dawajcie, zróbmy sobie zdjęcie. O Boże, Maciek, poproszę. Ej, zasłoniło tam. Zrobimy sobie serfiaki, a ja wam tu nagrywam, Maciek, serfiaki. A ja tu wam nagrywam, jak jest na dole.
Tak ciężko jest, bo to jest taka szybka. Ale jest taka szparka. I żeby wam nagrać, to muszę tutaj jakoś tak kamerę przyłożyć. Jesteśmy prawie na samej górze, tak? Już chyba jesteśmy w górze, nie? Tak, już zjeżdżamy. I zobaczcie, tak wygląda ten Cap d'Agde. Tam się przejdziemy tą promenadą oczywiście za chwilę. Be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Jesteśmy na dole, ale chyba jeszcze jedno kółko robimy. Now that I've been put through, I never got anyone's help. No Maciek, w ogóle filmuję cały czas, słuchajcie. Ale już zjeżdżamy. Ale super, naprawdę, fajne przeżycie. Nie wiem, czy warto tej kasy. No ale słuchajcie, no niech dzieciaki zapamiętają po prostu do końca życia, jak to jest z ojcem, tylko samemu. Inna perspektywa. O, zobaczcie, tak. Tam jest jeszcze ten park jakiś do zrywki. Ten wczorajszy? Jakiś lunapark. Nie, nie, to jest też ten Cap d'Agde jest. To jest jeszcze w tym porcie, wiesz? Ten port jest olbrzymi tak naprawdę, z tego co widzę na mapie. Idziemy. No to nie, i tam wydamy kolejne 100, dwie. Bankrutujemy, dawajcie. Ciężko to. Nie wiem jak to inaczej nagrać. Czekaj, daj mi... Tu zobaczyć. Fajna, o teraz się dzieje o górze. Nie będę. Miłość! Poczuj miłość! Czuj miłość! Ta to zobaczył, czuje miłość, to dobra. Jura czuje miłość. Miłość. Tato szybko, jak umrzemy, dajesz mi cały spisuj testament, jak umrzemy, dajesz mi całe zarobki z YouTube'a. Czyli parę złotych. Wchodzimy tutaj na tą promenadę. I zobaczcie, tutaj już mamy jakiś podleciarzy, pan rysuje jakieś podlety, dużo ich jest. Mogę coś powiedzieć ciekawego? No. Jest taki youtuber, The Odd One Out, i on jest najbardziej popularnym youtuberem animacji ogólnie na świecie. I też w Ameryce i oczywiście w innym. No i ten youtuber powiedział, że zna cztery sposoby, żeby artysta mógł zarabiać pieniądze. Albo zrobić taką ładną sztukę, żeby ludzie chcieli powiesić ją w swoim domu, takie na przykład z jakimś Van Gogha czy coś, nie? Albo wziąć rysować właśnie tak na ulicy, albo jeszcze krew ze swoją ten dawać, albo robić animację i jeszcze trochę od trzeciej. Na turystów w tym porcie nie ma, oni są jakby w tej drugiej części tej miejscowości. My tam nie będziemy szli, słuchajcie, i tak by nas tam z kamerą nie wpuścili. Ale no, jeżeli ktoś chce tam przyjechać i zobaczyć, to może tutaj właśnie przyjechać. Czyli jakieś kanałkę będzie albo coś, bo ludzie na scenie. O, zobaczcie jak tańczą. On śpiewa. Tak co? Zobaczcie, Kendall też tańczy. Nie mogę się jakaś w tym voice crack, kurde. A tutaj słuchajcie, obok w tym porcie jest pełno jachtów. Naprawdę, ten port jest olbrzymi. Dopiero teraz sobie zdałem sprawę, jak tutaj przyjechałem, jaki on jest wielki. No nie obejdziemy tutaj już, bo nie mam aż tyle czasu, żeby tutaj wszystko zwiedzić w tym rejonie. Ale powiem wam tak, to jest taki próbnik i pewnie kiedyś wrócimy z dedykacją dla tego rejonu, żeby go tutaj po prostu dedykowane zwiedzanie zrobić i wam pokazać. Tutaj jakaś jednostka podpływa, ciekawe co to jest. To wygląda jak jakieś porty na tym statku, zobacz. Vision Sus Marine. Aha, pewnie zwiedzanie tej mariny tutaj. O, widzicie? Taki stateczek, tutaj można zwiedzić marinkę. Tylko, że jak jest ciemno, to chyba bez sensu.
A rejs trwa 13... Rejs kosztuje 13 euro i trwa godzinę. Tu jakiś glacier... Żółec? Coś takiego. Nie wiem, jak to się czyta, słuchajcie, ale to chyba lody. No lody są, ale też jakieś takie bibeloty tu sprzedają po prostu. I love papa i tak dalej. O, I love papa jest, Maciek. To dla mnie będzie. No. Właśnie odkryliśmy, że gofry to tutaj też praktycznie też są gofry akurat, więc nie wiem, to chyba słowo z francuskiego pochodzi. Ktoś wie, niech napisze. To są największe jachty i sęk w tym, że zobaczcie, jak tu nie jest na niebiesko podświetlone. Są wszędzie jachty, tu są jachty, tutaj jest port, tu są jachty, tam jest to koło młyńskie, na którym byliśmy. No właściwie ten port jest olbrzymi, ja w życiu nie widziałem jeszcze tak wielkiego portu jak ten, więc po prostu super miejsce. Żałuję, że tak na krótko tu przyjechaliśmy. A, koniecznie tu przyjedźcie. Potem musisz się puścić, rozumiesz, tak gdzieś ostatnio tu. I jeszcze tam jest zobacz, nie? Jakiś gość tu przyjdzie. Mieszanie, nie wiem, kwoby ze świnką. Terminowałem już to, co zrobiłem. Taka jeszcze refleksja, że tutaj sami Francuzi są, nie widać żadnych Niemców. Polaków to w ogóle, ani jednego chyba nie spotkaliśmy. Nie wiem, no Włochów, Hiszpanów, no nie widać, sami Francuzi. Tylko język francuski. Pani śpiewa. No i znowu ten słodki, truskawkowy zapach, ale tutaj jest chociaż wata cukrowa, wiemy skąd jest. A tak naprawdę wszystko tu pachnie watą cukrową słodką. Między budynki jest takie wejście jeszcze i tu też jest gęsto od ludzi, także zobaczymy, co tam jest. Nie mogę wyprzedzić tej pani z takimi włosami. No to jest architektura tych budynków, no jest taka, no taka, to taka po prostu, tak? Gratów mamy groźnych. No choć ten nie wygląda na groźny, jak jakieś idiotę, ale ten już całkiem groźnie. Maciek wypatrzył Sonika takiego wielkiego tutaj. Kiedyś był fanem Sonika. No i jak coś wygrają ci ludzie wszyscy, to jakąś małą ośmiorniczkę jest coś, nic do tego co chcą. Maćkowi to się podoba. To jest bardzo popularne, ludzie cały czas rzucają do tego po jakieś palce. Ale chyba ktoś coś wygrał, to się cieszy. Tak, chyba wygrali coś. Jak nie miała? Nie wiem. Rzucasz. I tylko słychać. O, o, o. Czekaj, na czym zawiesisz? Na co wygrywasz? Jak wiecie, jak to działa, to napiszcie nam w komentarzu. No to mamy tu teorię, jak to działa. Według mojej teorii masz x liczbę krążków, najprawdopodobniej 7. I jak bierzesz, rzucisz krążek, dokładnie, bo tam było jakaś rzecz i tam i rzecz, na którą stała. Jak trafi, dokładnie wejdzie perfekcyjnie w tą rzecz, którą stała, no to wygrywasz. Ale 7 krążków według ciebie, tak? Jest? X jest według mnie, może być 7. Najprawdopodobniej 7. Dobra. A ty, Julka, jak myślisz, ile jest? No, tam było napisane, ile jest krążków w zależności nie, od 7? Ceny. A skąd wiesz? W zależności od ceny, to tyle krążków kupujesz, że za 50 euro. Ale nie wiemy, ile razy trzeba trafić. Za 50 euro chyba było 200 krążków. No i podejrzewam, że 7 razy musisz trafić, żeby no, zdobyć tę nagrodę, tak? I 7 razy trafić w to akurat no, do tego w środku, ale jest to bardzo trudne, bo ludziom nawet się odbijało od tych rzeczy i tak dalej, więc żeby to trafić, to już jest duże, małe prawdopodobieństwo, więc no chociaż jak się pewnie 50 euro wyda, no to musisz trafić. No tak, ale wtedy jeszcze sama nagroda kosztuje tak. 20 euro, więc nie wiem, czy się opłaca. Wracamy, ale tutaj mapkę dorwałem, zobaczcie, byliśmy tylko właściwie tutaj, w tej części portu, tutaj w tym porcie, to kolorowe to tutaj tu miasteczko jest, ale tak naprawdę to jest takie olbrzymie, a ta część na turystów jest o tutaj, w tym miejscu. Widzicie na turyzmę, na turyst, coś tam widzisz na turyzmę, jakoś tak to się nazywa. Także ten port jest naprawdę olbrzymi. Fajnie by było tu go całego zwiedzić, przejść, ale no wiecie, no. Wracamy na parking, godzina 15, 3 euro zapłaciliśmy. Tak mi daje kamerę i takie do mnie, przychodzi tak do mnie i tak potem
I potem jak to już sprawdził, jak to się bierze, bo tu jest dziwne na rejestrację, to wziął takie, gdzie jest kamera? Niedługo zgubi kamerę, głowę, dom, przyczepek, wszystko. No myślę, że ciebie nie zgubi, wiesz? Mnie pewnie też zgubi z jego tokiem chodzenia. Tak jest wilgotno, że auto praktycznie całe mokre jest na górze. Widzicie? Taka wilgoć po prostu. Cały mokry jest. Ja tak naprawdę rozdzieliłem dwa kluczyki od przyczepy, więc drugi mam zapasowy. Zawsze miejcie ze sobą gdzieś zapasowy kluczyk, jak tak jedziecie. Najlepiej na przykład jeden przy kluczykach od auta, drugi osobno, ponieważ zawsze może się zdarzyć tak jak my, że po prostu gdzieś ten kluczyk zgubimy. I my zgubiliśmy ten kluczyk, będziemy dorabiali. Przyjechaliśmy po północy, szlabany są już zamknięte. Musimy tu gdzieś zaparkować, także pamiętajcie, na kemping nie można za późno wrócić.